Alech Barcewicz, witam i zapraszam. Zaledwie 250 km. Tyle dzieli Polskę od elektrowni atomowej, która powstaje na Białorusi. Obiektu jeszcze nie oddano do użytku, a już dzieją się na nim przedziwne rzeczy. Na przykład niedawno spadło na ziemię przyszłe serce elektrowni, reaktor jądrowy. Władze Białorusi z całych sił próbują tuszować zajście. Czym to grozi? Jakie może mieć konsekwencje? O tym rozmawiam dziś z Wolgą Szwed, szefową redakcji internetowej telewizji Bielsat, stacji białoruskojęzycznej nadającej z Polski. Witam. Witam. Co tam się właściwie dzieje? No bo te doniesienia nie napawają optymizmem. No to jest dobre pytanie, dlatego że jedyne informacje, które mamy, to są informatorzy, których posiadamy właśnie na elektrowni i to, co mówią oficjalnie władze. Niestety mówią bardzo niewiele i mówią tylko wtedy, gdy te informacje już się przedostają do mediów. Teraz to już było drugie zdarzenie i spadła. Właśnie, co z tym reaktorem? Bo to brzmi właśnie, jak taka duża konstrukcja mogła spaść. Czy faktycznie spadła, pokruszyła się, bo czy po prostu dotknęła ziemi? Trzeba rozumieć, że ten reaktor to jest na razie tylko taki kadłub, tak? Tam w środku jeszcze nie ma tych rdzeni, to jeszcze nie jest takie niebezpieczne, tak? To po prostu jest kadłub i w trakcie jego przenoszenia, żeby zainstalować, on spadł. Z niewielkiej wysokości, ale spadł. Eksperci twierdzą, że gdy reaktor spadnie nawet w wysokości 30 cm, już w żadnym wypadku nie wolno go używać, dlatego że nawet wizualnie można ocenić jakby te szkody, które zostały zrobione, ale zawsze jest ryzyko, że uszkodzenie może być bardziej poważne. Ten reaktor był przetransportowany z powrotem do Rosji, gdzie był wyprodukowany, żeby ocenić, jaki jest stan. I oczywiście Rosja powiedziała, że wszystko jest w porządku, że się z nim nic nie dzieje, można go używać nadal i że to jest tylko uszkodzenie takie zewnętrzne, że po prostu farba trochę się zdrapała. No ale oczywiście wszyscy się niepokoją. Czyli chcą go z powrotem przywieźć i instalować z powrotem? Tak, oni są gotowi do tego, żeby wymienić go na nowym. Właśnie parę dni temu cały czas jakby o tym rozmawiałem, jeszcze nie ma decyzji, czy zainstalują ten aktualny reaktor, który spadł, czy zainstalują nowy, ale władze cały czas powtarzają, że on nie jest uszkodzony, że wszystko jest w porządku i że można go używać, co oczywiście wszystkich niepokoi. I to już jest drugie zdarzenie, o którym wiemy. Wiosną było też pierwsze zdarzenie, zapadła się konstrukcja. I też o tym wiemy wyłącznie dlatego, że mieliśmy informatora tam i nasza redakcja właśnie jako pierwsza poinformowała o tym wypadku. Oczywiście dostaliśmy od razu mnóstwo telefonów i próbowali naciskać, żeby ta informacja się nie pojawiła. I oczywiście oficjalnie władze tego nie potwierdzili, ale my mamy dokumentację, która potwierdza, że to zdarzenie no właśnie było. Budowa tej pierwszej elektrowni jądrowej na Białorusi jest okryta potężną tajemnicą. Dlaczego? Dlatego, że władze nie są zainteresowani w tym, żeby publiczność w ogóle kontrolowała to, co tam się dzieje. Też jest taka sytuacja, że są dość ścisłe terminy już, dlatego że pierwszy reaktor musiał zacząć pracę już w 2018 roku, czyli już lada moment tak naprawdę. Oni się nie wyrabiają, bardzo się śpieszą, przez to są awarie, są niedociągnięcia. To jest w zasadzie to samo, co było kiedyś w Związku Radzieckim i między innymi co mogło być przyczyną awarii w Czarnobylu, że po prostu władze cisną, nie słuchają konstruktorów i osób, którzy bezpośrednio przy tym pracują, zmuszeni są do tego, żeby robić tak, a nie inaczej, bo władze naciskają są takie sytuacje. My właśnie też bardzo się obawiamy tego, że rok temu dziennikarz z mojej redakcji był na budowie, rozmawiał z budownikami i to wygląda w ten sposób, że kradną wszystko, kradną materiały budownicze, defraudują środki, które są na to przeznaczone i co tam się dzieje, to w ogóle nikt tego nie kontroluje i nikt tego nie traktuje jako budowę szczególnej wagi, i która jest naprawdę niebezpieczna w przyszłości. Dlatego traktują tą budowę jak zwykły blok mieszkaniowy, gdzie można ukraść połowę materiałów budowniczych i to będzie stało. To dziwne, bo wiemy, że na Białorusi jakby wszystko kontroluje jedna osoba, jest
jest nią Aleksander Łukaszenka, który jeszcze długo zamierza, tak się wydaje, rządzić. Co więcej, marzy mu się przekazanie władzy któremuś ze swoich synów, więc trudno uwierzyć, że chce zafundować Białorusi, przy okazji sąsiadom, drugi Czarnobyl. Pytanie też, na ile Białoruś tutaj ma decydującą moc? Dlatego, że wiadomo, Białoruś jest bardzo uzależniony energetycznie od Rosji i wydawałoby się logicznym, tak, zbudowanie właśnie jakiegoś systemu, żeby Białoruś mogła sama dla siebie produkować przynajmniej energię, tak. Ale ja się obawiam, że to będzie tak samo jak na przykład z ropą, która jest na Białorusi, na Białorusi wydobywamy ropę, ale na terenie Białorusi jej nie używamy. Ona cała idzie na sprzedaż. Podejrzewam, że to samo chcą zrobić właśnie z energią, która będzie sprzedawana za granicę, żeby po prostu dostawać pieniądze. No i sytuacja z Rosją tu wygląda w ten sposób, że... No bo Rosjanie budują, właśnie państwowa firma, spółka Rosatom. Tak, to wygląda w ten sposób, że na samym początku, gdy Białoruś zaczynała w ogóle rozmowę o tym, że chce mieć swoją stację atomową, Francuzi chcieli pomagać, Chińczycy, nawet Stany Zjednoczone mogli współpracować z Białorusią, budować tą stację, ale Rosja powiedziała: albo my i tylko my i więcej nikogo nie chcemy. Białoruś na to poszła, Rosja to buduje, Rosja zbudowała też nam właśnie tę konstrukcję, tak? Wzięliśmy ogromny kredyt u Rosji, bo Białoruś nie ma pieniędzy na to, żeby zbudować stację atomową. Wzięliśmy 9 miliardów dolarów u Rosji i gdy stacja zacznie pracować, dopiero za 20 lat zaczniemy dostawać jakby pieniądze z powrotem od tego, tak? Czyli więc z jednej igły na dokładnie, inną po prostu stacja atomowa będzie pracować, będzie zagrażać Litwie, Polsce, Białorusinom, a pieniądze będą i tak iść do Rosji, bo musimy zwrócić ten kredyt. Też Rosja na przykład w obwodzie kaliningradzkim miała zamiar wybudować stację atomową. Prace też się zaczęły, ale teraz są zatrzymane. Też możliwe dlatego, że Rosja liczy na to, że z białoruskiej stacji atomowej będzie sprzedawać energię i będzie z tego dostawać pieniądze. Dlatego nie chce robić to jakby na własnym terytorium. Powielać. Tak? Właśnie pani wspomniała o Litwie. Bo to w zasadzie tam 20 km chyba od granicy, nawet tak. Mniej, i ze 40-50 km od stolicy, od Wilna. Jak właśnie kraje tutaj społeczność międzynarodowa? Bo wiem, że Litwa co jakiś czas alarmuje, ale chyba niewiele ma do powiedzenia w tej kwestii. Właśnie to trzeba powiedzieć, że to nie jest tylko problem Białorusi, to jest problem też sąsiadów, dlatego że jak coś się stanie, to będą zagrożeni wszyscy. I Litwa tutaj pełni bardzo aktywną rolę i bardzo niepokoi się tym, co się dzieje, i cały czas też oficjalne jakieś noty wystawiają i tak dalej. Ale niestety niewiele mogą, tak? Dlatego że niewiele wiedzą. Z tego, co się zorientowaliśmy, właśnie jak publikujemy informacje na temat jakichś zdarzeń na stacji atomowej, to dostajemy telefony od ministrów litewskich, którzy pytają, czy to rzeczywiście tak, skąd mamy te źródła informacji i tak dalej. I nie mają żadnej informacji od strony białoruskiej, bo Białoruś teraz jest krajem dość, który się znajduje w izolacji, też nie mają jakby oficjalnych, dobrych stosunków, żeby móc ufać temu, co dostają ze strony białoruskiej. Im zostają tylko dziennikarze. To też jest niepokojące, że nie są w stanie tego kontrolować. A jak coś się stanie, to Wilno będzie musiało się przenieść gdzie indziej, tak? Stolica będzie całego kraju przeniesiona w inne miejsce, jeśli się coś stanie tą stacją. Teraz też Litwa już oficjalnie zapowiedziała, że nie będą kupować energii od Białorusi i też nie pozwolą tranzytowo, żeby przez nich sprzedawać tą energię. A to też już możemy zadać pytanie, czy w takim razie to ma sens, skoro nie będziemy mieć drogi przez którą sprzedawać i też komu, bo też był taki cel, żeby część tej energii, którą pozyskamy, sprzedamy Litwie, oni nie będą tego kupować, więc pytanie, czy to się w ogóle opłaca.
No właśnie, gospodarz, czy są mechanizmy, jakieś sposoby, bo wiem, że z MAGATE, z tego międzynarodowego, tej agencji atomowej, jacyś ludzie tam przyjeżdżają, pokazują w telewizji białoruskiej, że wszystko jest okej, okay. Ci ludzie mówią, że okej, okay. Takich alarmów nie słyszeliśmy. Czy są jakieś mechanizmy, żeby jakoś to, jeżeli nie powstrzymać, no bo różne można mieć zdania na temat energii atomowej, ale jeżeli już przy budowie właśnie takie rzeczy się dzieją, czy można wpłynąć na ten proces jakoś? Myślę, że tutaj właśnie jedyna sytuacja to właśnie taka ekonomiczna, że po prostu te kraje, które czują się zagrożeni, zapowiedzą, że nie będą kupować tej energii, nie będą transportować przez swoje kraje. To chyba jedyna sytuacja, która może coś wpłynąć, dlatego że gdy była budowana Czarnobylska stacja atomowa, to tam też były różne międzynarodowe organizacje, które to kontrolowały. Niestety to nie pomogło. To jest tak, że tutaj nie mówimy w ogóle, czy energia atomowa jest dobra czy zła, tylko ja się obawiam, że na terenie postsowieckim, z mentalnością ludzi, którzy to robią, postradziecką, tego się boję. Nie samej, nie generalnie, że we Francji coś może wybuchnąć, tak? Tylko że w ten sposób to się robi, że nie ma kontroli, wszystko się kradnie. I też ten reaktor, on jest eksperymentalny. Jeszcze nigdzie na świecie ten reaktor nie działa. Rosja go zbudowała i po prostu u nas będzie jako wielki eksperyment pracowało i dopiero po tym będą wprowadzać te reaktory gdzieś u siebie, na przykład w obwodzie kaliningradzkim, jeśli dojdzie do wybudowy tej Czyli stacji atomowej, więc to jest takie podwójne króliki ryzyko. doświadczalne. O tym, czy Łukaszenka funduje Białorusinom, Łukaszenka wraz z Rosją. Białorusinom, jak również swoim sąsiadom, w tym Polsce, drugi Czarnobyl. O tym rozmawiałem dziś z Wolgą Szwed, szefową redakcji internetowej telewizji Bielsat. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję.